koleżanki i koledzy. Spotykamy się na Strzelnicy. Ja nazywam się Zbyszek Kleszczewski i jestem leśnikiem w Nadleśnictwie Suwałki. Moją pasją jest łowiectwo, strzelectwo. Staram się z tym żyć na co dzień. Jestem wieloletnim łowczym w kole Szelment w Suwałkach i jestem teraz na Strzelnicy, gdzie przed zawodami chcę przestrzelać swój sztucer, aby po prostu tam na tym koźle lisie nie było wpadki typu jakiś punkt poza tarczą punktowaną. A przygotowuję się do zawodów, które odbędą się jutro i są to zawody okręgowe Okręgu Suwalskiego w strzelaniach myśliwskich. Będziemy strzelać sześciobój, jeszcze z zającem, jeszcze z bażantem, bez mopa, czyli tej myśliwskiej osi praktycznej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście przygotować się do każdej konkurencji musimy, a broń musi być przygotowana przede wszystkim, nie mówiąc już o strzelcu. Strzelam z takiego sztucera, który jest trochę zmodyfikowany pode mnie, że jestem facetem dosyć rosłym, to wygląda jak wiosło, ale no niestety musi pasować do mnie, a nie do kogoś innego. Kolba wydłużona na maksa. Chwyt zrobiony pod moje jednak długie, ale chude ręce. I cóż, trzeba sprawdzić, jak to strzela. Zobaczcie, że ta moja broń jest trochę przerobiona, bo jak zauważycie, na takich zawodach, no niestety, ale my już z tym myśliwstwem mamy trochę mało do czynienia, a już zaczyna się powoli robić jakiś tam wyczyn. I żeby te punkty osiągnąć naprawdę wysokie, powyżej 400, musimy trochę pomagać naszej broni, naszemu zachowaniu i o tym powiem wam później, ale na razie przestrzeliwujemy broń. Ja używam takich fajnych rzeczy, typu worek z piaskiem, żeby oprzeć tą broń dobrze na stojaczku. Ona musi leżeć swobodnie, bo jak ją przestrzelam dobrze, nie zrobię żadnego błędu z oddechem, nie zrobię żadnego błędu z tym, że mi serce zabije i ja poruszę tą bronią, ona tu będzie leżała stabilnie, spokojnie będzie oparta i praktycznie widzę cel w lunecie, to jest wszystko w porządku. Ta broń strzeli tak, że nie będę mógł zarzucić niczego lunecie i ustawieniu tej lunety. Także teraz przystąpię do przystrzelania. Broń oparta w dwóch miejscach, jest stabilna. W lunecie muszę złapać ten cel, który mam 100 metrów dokładnie przed lufą. Zauważcie, że jestem oparty, siedzę stabilnie, nic mi nie przeszkadza. Staram się oddychać spokojnie, mimo że kręci mnie kamera, ale to muszę z tym walczyć jakoś i postarać się z tym jakoś sobie poradzić. Oczywiście nie zapominajcie o słuchawkach na strzelnicy, to jest bardzo ważna rzecz, bo może to jest mały kaliber, ale głośny jest, a słuch należy o niego mocno dbać, bo z wiekiem, a te lata biegną nie wiadomo kiedy, ten słuch się nam przytępia. Kaliber malutki, ale głośny. Amunicję robię sam, także sprawdzać właściwie mógłbym jej nie sprawdzać, bo powinna strzelać tak samo cały czas, bo naważka jest jedna, łuska jest praktycznie cały czas ta sama, pocisk dobrze mi znany, naważka prochu również, ale mogą zdarzać się różne rzeczy, dlatego dobrze jest przed zawodami strzelić sobie do tarczy z tej broni i sprawdzić, jak to nam się ułoży.
Spróbuję strzelić jeszcze raz. Właściwie wystarczy, ale widząc to, co zrobiłem tam na tarczy, nie jestem zadowolony. Być może jest to zdenerwowanie. 5 cm to nie jest to, co by mnie zadowoliło. Ja spróbuję strzelić jeszcze z innej elaboracji, bo to jest typowa do dzika, zrobiona mniej dokładnie. Ale spróbujemy jeszcze z innej. W związku z tym, że pogoda nam się zmieniła bardzo mocno i zaczął padać deszcz, do tarczy nie pójdziemy, bo zmokniemy bardzo mocno, dlatego, a zresztą nie chcę też podchodzić za bardzo do tej tarczy, bo obawiam się tych moich wyników, które tam na tej tarczy zrobiłem. Jest mi trochę wstyd, jeszcze szczególnie teraz, kiedy miałem popisać się idealnym strzelaniem, idealną elaboracją, ale to są po prostu naboje do dzika, które na dziku spełniają się. Ja mogę powiedzieć wam parę słów o tym, jak to było ze mną. Ja oczywiście chciałem zawsze strzelać, to była moja pasja, strzelanie, ale to teraz niektórzy ludzie uważają, że strzelanie jest ogólnodostępne, że można to robić na zasadzie takiej, że każdy strzela, chce, oczywiście jest łatwiej. Ja zaczynałem swoje strzelanie 30 lat temu i było trochę inaczej. Zaczynałem od toza, którego miałem bardzo długo. Z tym tozem chodziłem sobie na dziki, bez lunety oczywiście, bo żeby dostać pozwolenie na sztucer, trzeba było się trochę wykazać, raz, że stażem, a dwa, nie dawano tak broni gwintowanej byle komu. Teraz mamy inne czasy, możemy kupić sobie broń, jaką chcemy. I to zależy tylko od tego, czy mamy wystarczającą ilość środków płatniczych. Dla wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę ze strzelectwem, radziłbym na początek poprosić kogoś, kto umie to robić, kto się na tym zna, kto osiąga jakieś wyniki i strzela, więcej strzela. Poznacie go po tym, ile czasu spędza na strzelnicy i jakie ma wyniki na zawodach. Nie zawsze traficie na człowieka, który będzie chciał wam powiedzieć wszystko od razu. Będziecie musieli to wyciągać z niego. Będziecie musieli, nie wiem, to wykonywać najprzeróżniejsze czynności, podglądać cichcem i tak dalej. Ale ważne jest to, żeby dojść do jakiegoś stopnia wtajemniczenia i żeby ta broń nie stanowiła wam jakiegoś tabu, jakiegoś nie wiadomo czego. To musi być narzędzie, które tak jak młotek służy do wbijania gwoździ precyzyjnie na tarczy w postaci otworków. Na początek, jeżeli już jeszcze pada deszcz i jeszcze możemy powiedzieć o broni i o strzelaniu, to zwróćcie uwagę, że strzelamy zawsze ze słupka do tej tarczy kozła i lisa. I najważniejsza rzecz to jest postawa. Jak tą broń wziąć? Jak wymierzyć? Jak się ustabilizować? Jak opanować oddech? Nie możemy być zdyszani. Nie możemy być zdenerwowani. Nie możemy myśleć, Bóg wie o czym. Jesteśmy tylko my. Jest słupek i jest broń. Pokażę wam, jak ja to robię. Przede wszystkim, jak podchodzicie do tego słupka, stańcie do niego przodem. Rozstawcie lekko nogi, żeby były w lekkim rozkroku. Nie wyciągajcie tej ręki zbyt daleko, żeby oprzeć się na tym słupku bardzo mocno, ale pozycja musi być, postawa musi być luźna. Wyciągamy rękę,
Spójrzcie, jak ja to robię. Opieram się na tym słupku dłonią, tworząc tu miejsce na broń. Broń oczywiście nie może dotykać do słupka, bo wytwarzają się wibracje, jakieś podskoki, odskoki. Możemy zerwać strzał, a musimy to wykonać bardzo dokładnie. Zobaczcie, tu mam miejsce na broń. Kładę sobie łoże. Opieram się o słupek. Ustawiam nogi, żeby były w pozycji wygodnej. Broń, stopkę umieszczam w dołku. I to jest ważne, żebyście zawsze potrafili znaleźć swój dołek. Jeżeli strzelicie z piersi, strzelicie z mięśnia, to wyniki na tarczy będą różne. Jeżeli znajdziecie dołek, który jest zawsze w tym samym miejscu, oprzecie broń i się ułożycie, jesteście w stanie zrobić naprawdę fajny wynik w koźle i w lisie. Żeby wam zobrazować, jak znajdowałem swój dołek kiedyś, to ktoś mądry po latach poradził mi zrobić coś takiego. Jest tu mało miejsca, ale spójrzcie. Kładę broń sobie na ramieniu. Patrzę przez lunetę, prawa ręka chwyta za chwyt, lewa za łoże. I nie odrywając broni, robię taki skłon. I zauważcie, że cały czas stopka leży w dołku. Nie wiem, czy to widać. Jeżeli nie ustawimy się prostopadle do celu, czyli w ten sposób, dołek jest ciężko znaleźć. Często strzelamy z pozycji takiego sportowca wyczynowego, gdzie ta stopka nie zawsze leży w dołku. Ona leży na mięśniu. Zobaczcie, co się dzieje. Ściągamy spust. Często jest to gwałtowne ściągnięcie i mięsień nam się przy naprężeniu oddaje jakiś ruch. Robimy jakiś ruch niekontrolowany. Jeżeli to będzie w dołku, możemy ściągnąć spust. Tego efektu ruchu nie będzie. To jest w ogóle fajna rzecz, jeżeli się uczy na początku ludzi, którzy nie mieli pojęcia o tym, jak się strzela. Ale ważna rzecz, jeżeli będziecie sobie dopasowywali broń, to pamiętajcie, że ta kolba musi być dokładnie taka, jak wasze przedramię. Spójrzcie, stopka na swobodnej broni opiera się o biceps, a tutaj mamy spokojne ułożenie kciuka na spuście, trzymając chwyt. To jest dopasowana broń. Fakt, że ona wygląda tak trochę inaczej, ale spełnia swoje wymogi. Przestało padać. Idziemy do tarczy. Zobaczymy, co tam narobiłem. Chociaż nie jestem za bardzo zadowolony, bo widziałem przez lunetę, co tam jest. Te moje elaboracje, które miałem do dzika, no mieszczą się w tym kółku, jakoś tam blisko środka. A z kolei z tymi niby lepszymi nabojami zrobiłem też jedną złą rzecz, bo celowałem w dół tarczy. Obrałem sobie taki punkt. Zobaczymy, co tam wyszło. Właśnie tak w sumie już nie zastanawiałem i sprawdzimy, czy mogę z tą amunicją jechać na zawody. No, tak jak mówiłem, rozrzucenie tego mojego dzika jest w miarę duże, ale blisko środka. To być może jakieś emocje. A tu celowałem, prawdę mówiąc, w dół. Tylko zasugerowałem się potem pierwszym strzałem i celowałem w strzał, dlatego padł drugi. Ta moja druga elaboracja będzie na zawody. Czyli to będzie w porządku. A tą do dzika. Może spróbuję zrobić jeszcze coś lepszego, chociaż czasu jest mało. W ferworze walki
zacząłem opowiadać o kciuku, że kładziemy kciuk na spuście, ale po prostu spojrzałem na ten kciuk, który ma tu swoje miejsce i powiedziałem, że kładziemy kciuk na spuście, co jest zupełnie niemożliwe. Palec wskazujący jest od tego, żeby położyć go na spuście, niestety. Przepraszam bardzo, to chyba trema. Musimy tą oś zwolnić, bo mamy kolejnych kolegów, którzy chcą przestrzelać swoją broń, być może przed zawodami, a być może chcą wiedzieć, jak strzela. I to przestrzelanie, przestrzeliwanie broni musi odbywać się zawsze, jak najczęściej. Nie żałujcie na to amunicji, bo jeżeli będziecie wiedzieli, że wasza broń strzela dobrze, to wtedy w łowisku nie będzie żadnych przykrych niespodzianek, nie będziecie zbulwersowani tym, że strzeliliście, a zwierzę uszło. Po prostu to musi strzelać dobrze. Jest jakaś różnica centymetra, dwóch, ale wiem, że wyceluję w kozła i ten kozioł padnie. Nie oberwę mu cewki, nie strzelę go w żuchwę czy gdziekolwiek, tylko to będzie punkt w komorze, który nam tego kozła święty Hubert zostawi na miejscu. No może on tam trochę odbiegnie, ale niedaleko i pozyskamy go humanitarnie w sposób taki, jak należy. Przemieszczamy się teraz na stanowisko dzika w przebiegu, a koledzy niech sobie tutaj już działają ze swoją bronią dalej. A teraz przeszliśmy na stanowisko, gdzie oś dzika w przebiegu. Dojechał do nas też mój kolega, Marcin Roszko. Nie wiem, czy witam, Marcinie. Taszbur, witam. Taszbur. Pewnie go niektórzy już znają, bo wiem, że pół Polski zaopatruje się w niego sprzęt do elaboracji. Myślę, że Marcin opowie wam najlepiej, jak się strzela do dzika, a to dlatego, że jest wielokrotnym mistrzem naszego okręgu i na wielu zawodach w Polsce również osiągał jakieś laury i znaczące miejsca na pudle. Także bardzo, bardzo myślę, że będzie nam osobą pomocną, a jeżeli podzieli się z nami swoją wiedzą, będzie mi bardzo miło. Witam wszystkich jeszcze raz. Jesteśmy na strzelnicy myśliwskiej koło Wiedzy w Lecku. Zapraszam, pokażę wam, jak strzela się dzika w przebiegu. Marcin, muszę wam powiedzieć, jest człowiekiem, że jak do niego zadzwonicie i zaczniecie pytać, jak elaborować, to on praktycznie poświęca tyle czasu kosztem żony, dzieci, ucząc ludzi, jak to się wykonuje. Myślę, Marcinie, że ty powinieneś teraz kilka słów powiedzieć o swojej firmie. Moja firma zajmuje się sprzedażą komponentów i urządzeń do elaboracji. Jesteśmy przedstawicielem firmy RCBS na Polskę. Są to głównie sprzęt do elaboracji, matryce, wagi, prasy. Jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą, zapraszam na naszą stronę www.cel.sklep.pl. O samej technice strzelania do makiety dzika w przebiegu, o sposobie, jak się ustawić, w jakim kierunku się złożyć, jak odczekać, na jaki sygnał puszczam tego dzika, bo ja będę w tym wypadku pulerem, to zobaczycie, a Marcin powie wam jeszcze, na co zwrócić szczególnie uwagę przy tej pozycji, na tym stanowisku, przy strzale do dzika. Oddajemy 10 strzałów do dzika na odległość 50 metrów. Dzik jeździ 5 razy w lewo i działa naprzemiennie. 5 w jedną stronę, 5 w drugą stronę. Oddajemy 10 strzałów, możemy maksymalnie zdobyć 100 punktów. Ustawiamy się do dzika tak, żeby było nam jak najbardziej wygodnie. Ja ustawiam się, preferuję tak, żeby stać mniej więcej, jeżeli strzelam do dzika, który wyjeżdża mi z prawej strony, staram się stać mniej więcej metr za środkiem osi przebiegu. Tak samo jest z lewej strony, staram się stać metr za środkiem osi przebiegu. Dajemy znak pulerowi, opuszczając w ten sposób broń. Możemy złożyć się dopiero wtedy, kiedy ujrzymy makietę.
szybciej. Dzięki. Jak będę zera, to nie pokazujemy, ty? Nie, no zera, nie. No właśnie, jest jedna dziesiątka. Jedna ósemka na dole. Tutaj mamy dwie dziesiątki i dwie dziewiątki. Marcin już wykonał swoje zadanie, poszło mu bardzo dobrze. Ze mną jak będzie, nie wiem, obawiam się. I tutaj jest trema, która zjadła mi już niejedne zawody, gdzie nie potrafię jej opanować. I niestety zdarza się tak, że na treningu swobodnie strzelamy powyżej 90, a na zawodach niestety wpakujemy 2-0 i jest po zawodach. Spróbuję nie wpakować zera. Ale tak właśnie bywa na strzelnicy, że czasami trafimy ładnie, a czasami mamy jakieś zawahanie. Obawiam się, że może tam być zero. No gdzie, gdzie dysk już wyszedł? A, i zero chyba na górze. Nie, no właśnie o to, wiesz? Dwa razy 10 i niestety 0. Tutaj na dole zero. Zobacz, nie, coś tu nie tak. Czemu zero na dole wyszło? A tutaj, a to się odkryło. No, czyli to zero na dole jest. Który koszyk poszło po ziemi. Czyli może jakoś... Czyli kupujemy Zbyszek kamerę, będziemy stawać na każdym treningu kamerę. I to będzie chyba najlepszy sposób. Jak widzicie, dzik to nie tylko prosta zabawa. Czasami trzeba się przyłożyć, żeby nie trafić tego zera. Zbyszkowi nie udała się dzisiaj sztuka strzału bez zer. Natomiast jutro są zawody okręgowe. Na pewno pokażę klasę i będzie dobrze.